Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister, Szanowna Pani Prezes. To bez wątpienia ważna regulacja, ponieważ umacnia pozycję przede wszystkim konsumenta, redefiniuje politykę opłat za częstotliwość oraz ich wykorzystanie, a także uwzględnia zmiany technologiczne na rynku medialnym i wprowadza także kwestie w zakresie cyfryzacji. Wobec tego, że ustawa zmienia mechanizm naliczania opłat za użytkowanie częstotliwości, to zapytuję, czy propozycja rządu uwzględnia w tym zakresie doświadczenie innych krajów Unii Europejskiej. Jaka jest cena? To znaczy może inaczej. Czy pani minister zna przykłady ceny za użytkowanie częstotliwości w innych krajach europejskich? I pytam tutaj głównie o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Po trzecie, czy mimo wydłużenia vacatio legis UKE i rząd będą gotowe zrealizować zadania w obszarze telefonów, a także SMS-ów alarmowych? I na koniec przy okazji pytanie z zakresu infrastruktury. Jaki jest stan w alokacji środków unijnych w programie Polski Wschodniej? Dziękuję.